Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj mam dla Was rozkład naprawdę krótki, ponieważ, znaczy rozkład nie musi być krótki, ja mogę o tym godzinami rozmawiać, tylko że chciałabym Wam krótko powiedzieć, co to było 2 miesiące temu, mi się wydaje, że pod koniec marca. Zadzwoniła do mnie koleżanka, żeby mi rozłożyła karty na sytuację w firmie, dlatego że coś jej się tam nie podobało. Nie chodzi o to, że jej się nie podobała praca, czy nie podobało jej się funkcjonowanie stosunków międzyludzkich, tylko nie podobało jej się to, że do tej pory, jak wszystko tak płynnie szło ze strony szefów, to nagle zaczęły się jakieś dziwne ruchy i ona zaczęła mieć podejrzenia, że coś jest nie tak, że to znaczy powiedziała do mnie, że słuchaj, ja się boję, że oni mogą być niewypłacalni i boję się, że za moją pracę nie będę dostawała pieniędzy. I wiecie co, ja tak dłuższą chwilę posiedziałam i pomyślałam, jaki tu rozkład zastosować, żeby się tego dowiedzieć. I właściwie nie chciałam brać żadnego rozkładu takiego, który jest znany, tylko po prostu wzięłam karty i sama sobie wymyśliłam coś takiego. To jest ogólna sytuacja w pracy w tej firmie. Tu jest karta kochanków. Na górze karta mówiąca o tym, o czym wiedzą pracownicy. To jest, co jest pracownikom wiadome. Na dole jest karta to, co jest ukrywane przed pracownikami albo ukrywane może niespecjalnie, czasami po prostu szefowie mają jakieś plany, których na razie pracownicy nie muszą wiedzieć, nie muszą znać. To czego pracownicy nie wiedzą, to mi nie za bardzo mówiła ta karta dziesiątki monet, więc dołożyłam do niej ósemkę monet, świat i siódemkę kijów. Ja to oczywiście wylosowałam, nie że sobie wiecie, wybrałam z talii. I to, te dwie karty, piątka kijów i kapłan, mówi o tym to, co w najbliższej przyszłości wydarzy się w tej firmie. Zobaczcie, że ja tutaj nie zadałam pytania o moją znajomą. Ona w tej pracy, czy jak tam ją będą traktować. Nie chodziło mi o to. Chodziło mi o to, o sytuację tej firmy. I tak, karta kochanków akurat w tej talii, Arcus Arcanum, to jest moja pierwsza talia, ona już jest, widzicie, wyświechtana, ale ja jej używam. Mówi o tym, że rzeczywiście zaczynają się dziwne ruchy wojsk, że szefostwo, sytuacja w pracy, tak, że ludzie są zdezorientowani, co mają robić. Tak samo jak na tej karcie kochanków. Zostać, odejść, co szefostwo kombinuje, sytuacja jest chwiejna, tak? Tak jak na froncie, jest chwiejna, z dnia na dzień czy z minuty na minutę może się wszystko zmienić. To, o czym wiedzą pracownicy, to, co jest wiadome, też między innymi mojej koleżance, to, że firma nadal jest prowadzona według planu właściciela, menedżera, tak jak ma dalej iść, tak? Firma dalej działa, nie ma przestojów, pracownicy mają wytyczne i to, co wiedzą, to wiedzą, to, czego nie wiedzą, nie muszą tego wiedzieć. Ale o czym mówi tutaj sytuacja tych dwóch kart, jeśli chodzi o piątkę kijów z kapłanem w najbliższej przyszłości, to, co się wydarzy w firmie? Ewidentnie zaczną tutaj docierać do pracowników sprzeczne informacje, chaos informatyczny, nie informatyczny, tylko informacyjny wśród pracowników, jakieś nerwowe ruchy. Osoba, która będzie próbowała zapanować nad tym, to jest kapłan, tak? Ona będzie próbowała nad tym zapanować, ale mleko się rozlało, dlatego że pracownicy nie będą już ufać pracodawcy czy całej sytuacji, jaka ma się na tamten czas miała miejsce w tamtej firmie. Gdzie leży przyczyna? To, co jest ukryte. Mamy tutaj dziesiątkę monet, tak? To jest karta główna i karta główna mówi o firmie. O firmie jako również nieruchomości, czyli budynku, majątku firmowym, ale również jako o miejscu pracy, tak? Które skupia w sobie tych pracowników w piątce kijów. No i zasoby ludzkie i zasoby materialne, tak? Szeroko pojęte zasoby materialne.
Ale nic mi to nie mówiło, tak? No, no dobrze, to jest ukryte, co właściwie planują pracodawcy, szefowie. No nic mi to nie mówiło. Co powiedziałam mojej koleżance na początku, że chodzi o jakiś majątek firmy. I tak zaczęłam jej gadać i ja mówię, wiesz co, dołożę karty, bo ja tu chyba głupoty gadam. I co się okazało? 8 monet, świat i 7 kijów. I momentalnie, jak zobaczyłam te karty, to mówię do niej, że firma zostanie sprzedana, czy nieruchomość, czy firma razem z marką, albo nieruchomość jest szykowana do sprzedaży, ale nie do sprzedaży jakiemuś inwestorowi czy komuś, tylko na zasadzie aukcji. Aukcji mam na myśli, wiecie, to czasami kupujemy przedmioty na aukcjach, jak obrazy, albo rzeźby, albo nie wiem, meble, ale w transakcjach takich większych, ekonomicznych, aukcja to coś jak przetarg. I mówię, że po prostu ta nieruchomość i wszystkie dokumenty i wszystkie, no nie wiem, siły ze strony szefów są kierowane w sprzedaż tej nieruchomości, nieruchomości jako takiej, czyli nie wiem, budynku czy działki, ale również firmy z pewną marką. Razem z pracownikami. Tu jest 8 monet, więc powiedziałam jej, że prawdopodobnie sprzedaż odbędzie się również razem z zasobami ludzkimi. I koleżanka napisała mi, że to jest bardzo prawdopodobne, że ona nie wpadła na taki pomysł, że może o to chodzić, ale jej szefowie mają w zwyczaju zrobić coś takiego, że gdy jakaś część ich firmy, bo mają jedną wielką firmę i ta firma jest podzielona na jakieś części, jakieś działy, nie wiem jak to powiedzieć, branże, no trudno powiedzieć, wytłumaczyć mi to teraz. Jeśli jakiś dział, jakaś branża nie przynosi dochodów, to idzie pod młotek do przetargu. Po prostu szefowie pozbywają się w cudzysłowie kłopotu, tak? Widocznie tak jest to praktykowane w tym kraju, w którym moja koleżanka teraz przebywa. Od końca marca, bo to była końcówka marca, do teraz nie mam informacji od niej, czy rzeczywiście takie coś się odbyło, bo ja oprócz tego rozkładu rozłożyłam jeszcze rozkład już sensu stricte na nią, żeby dowiedzieć się, czy przynajmniej pomóc podjąć jej decyzję, co ona ma zrobić. No i w tym innym rozkładzie karty zasugerowały to, że jeżeli zostanie w tej firmie tak do końca, że tak to nazwę, to może jej się nie za bardzo podobać, trochę na lodzie zostanie i będzie musiała na szybko szukać jakiegoś innego miejsca pracy. Natomiast jeśli trochę wcześniej odejdzie z tamtej firmy, to po prostu zrealizuje swój własny plan i ten plan nie będzie uzależniony od sytuacji zewnętrznej, czyli zmienionego właściciela firmy, zmienionych warunków i tak dalej, tak? Także do dzisiaj nie mam, słuchajcie, od niej informacji zwrotnej, ale podejrzewam, że ona się niedługo odezwie, bo ja się wtedy jej zapytam, jak to się skończyło, czy ona dalej tam pracuje, czy po prostu odeszła, co z tą sytuacją. No ja jestem przekonana na podstawie tych kart, że zostały ta część firmy, w której ona pracuje, bo to jest jakaś większa całość i ona pracuje w tej, w jakiejś części, w tej mniejszej całości, jednak miała pójść pod młotek, miała pójść na aukcję, na przetarg, czy jak to tam się nazywa, żeby zostać sprzedana, spieniężona przez właścicieli, tak? Razem z pracownikami. 8 monet mówi również o zasobach ludzkich. Dobrze, to było tak krótko. Jeśli okaże się, że zupełnie inny był rozwój wypadków i ta koleżanka do mnie się odezwie, to ja wtedy dogram Wam coś, tak? Czy w opisie filmu, może lepiej w opisie filmu zostawię jakąś informację, jak to się dalej rozwinęło. To było dzisiaj tak krótko. Mam nadzieję, że u Was też się sprawdzi ten rozkład, tak? Jeśli chodzi o sytuację w firmie, bo to nie jest pytanie o człowieka w jakiejś firmie, tylko o
sytuację danej firmy, jak dana firma funkcjonuje, albo co, jak sytuacja będzie się rozwijać. Nie wchodząc już, wiecie, szczegółowo w jakieś plany szefów i tak dalej. Dobrze, dziękuję Wam za uwagę, dziękuję, że wytrwaliście do końca i do następnego.